Piąty dzień wycieczki po Podlasiu zaczynamy od pobytu w Sokółce. Właśnie wjechaliśmy do tego miasta powiatowego, położonego na obszarze wzgórz sokółskich u źródeł rzeki Sokołdy. Sokółka otrzymała prawa miejskie w 1609 roku od króla Zygmunta III Wazy. Wcześniej, bo na początku XVI wieku, istniał tu dwór myśliwski Sucholda, będący własnością królowej Bony. Sokółka do końca XVIII wieku była miastem królewskim Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na początku XVIII wieku miasto znalazło się na drodze pocztowej między Warszawą a Mitawą, miastem na terenie obecnej Łotwy. Od roku 1796 Sokółka znalazła się w zaborze pruskim. Do czasu pokoju w Tylży stacjonował tu pruski garnizon. Od 1807 roku miasto znalazło się w zaborze rosyjskim. W połowie XIX wieku Sokółka zaczęła się rozrastać dzięki przeprowadzeniu przez nią torów kolejowych. Utworzono też garnizon carski. Zbudowano cerkiew prawosławną świętego Aleksandra Nevskiego i kościół katolicki świętego Antoniego oraz budynek obecnego urzędu miasta. W okresie międzywojennym miasto było znane z garbarni i targów końskich. Konie sokółskie to rasa koni zimnokrwistych wyhodowana w Sokółce w latach 20. XX wieku. Jadąc ulicą Białostocką, mijamy zabytkowe kamienice. Przed nami cerkiew prawosławna pod wezwaniem świętego Aleksandra Nevskiego. Na chwilę się przy niej zatrzymamy. Z drugiej strony placu wspomniany już XIX-wieczny budynek siedziba Urzędu Miasta. Ładnie prezentuje się budynek Państwowej Straży Pożarnej. Cerkiew prawosławna pod wezwaniem świętego Aleksandra Nevskiego została zbudowana w latach 1850-1853. W Sokółce przybyło bowiem wyznawców prawosławia, to znaczy rosyjskich pracowników, żandarmerii, wojska i urzędników. Pierwsza cerkiew funkcjonowała przy pułku kutuzowsko-smoleńskim, który stacjonował w Sokółce. Gotowy obiekt poświęcił 26 kwietnia 1853 roku biskup brzeski Ignacy. Niestety wysoki poziom wód gruntowych spowodował, że trzeba było zrezygnować z niektórych założeń projektu budowlanego. Wykorzystanie kopu ubocznych jako dzwonnic okazało się niemożliwe, więc wzniesiono wolnostojącą dzwonnicę pełniącą dodatkową funkcję bramy. Oddano ją do użytku w 1869 roku. Niezbyt starannie wykonane prace budowlane powodowały zawilgacanie cerki przez wody gruntowe. Źle usytuowane kominy piecowe spowodowały w 1879 roku pożar, który zniszczył poszycie dachu i zawalenie się wieźby dachowej do wnętrza. Cerkiew odbudowano, ale trwało to aż do 1905 roku, kiedy powstały wrota królewskie w ikonostasie. Rozebraną przez Niemców dzwonnicę odbudowano w latach 2010-2013. Świątynię wpisano do rejestru zabytków 9 grudnia 1987 roku. Choć nie było w planie wejścia do cerkwi, udało mi się sfilmować jej wnętrze dzięki uprzejmości księdza mitrata Włodzimierza Misiejuka, który ją właśnie zamykał. Seledynowe ściany pozbawione są polichromii, wiszą na nich jedynie ikony. Z głównej kopuły zwisa piękny żyrandol. Polichromia zdobi natomiast łuki filarów i wnętrze kopuły,
a także plecionek. Jeszcze jedno spojrzenie na błyszczące w słońcu kopuły i ruszamy dalej. Objeżdżamy plac Tadeusza Kościuszki i jedziemy w stronę kościoła świętego Antoniego Padewskiego. Jedziemy teraz ulicą Grodzieńską. Dojeżdżamy już do kościoła świętego Antoniego Padewskiego. Jednak zanim wejdziemy do środka, spróbujemy słynnych lodów w lodziarni Stara Szkoła. Kościół, który pokażę w oddzielnym wideo, stoi bokiem do placu przy ulicy Mickiewicza. Blisko, na ulicy księdza Piotra Ściegiennego, róg Mickiewicza, znajduje się słynna nie tylko w Polsce lodziarnia i kawiarnia Stara Szkoła, założona przez Andrzeja Dudkowskiego. Lodziarnia Stara Szkoła oferuje blisko 80 smaków lodów, w tym 20 sorbetów, 8 smaków czekolad, kwas chlebowy, mleczne szejki. Kawy palone we własnej palarni, jak pisze właściciel, muszą być gorące jak piekło, czarne jak diabeł, czyste jak anioł i słodkie jak miłość. Tu można spróbować lodów z miejscowym serem korycińskim, lawendą, trawą szubrową, rokitnikiem. Firma wystawia swoje lody na targach we włoskim Rimini, a tradycyjne ciasto włoskie, panetonne, wywodzące się z tradycji bożonarodzeniowej Mediolanu, jest eksportowane do swojej ojczyzny. Firmę, która jest laureatem Orłów Cukiernictwa, prowadzi cała rodzina, Andrzej Dudkowski i jego żona Małgorzata oraz dwóch synów Jan i Łukasz. Można tu również kupić na wynos różne syropy, masła orzechowe, herbaty, mieszanki owocowe i kawy. Delektując się pyszną kawą, można przeczytać książkę. Po zwiedzeniu kościoła pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego ruszamy do wioski Kruszyniany, w której mieszkają potomkowie Tatarów zwanych Lipkami. Mijamy krzyż z łańcuchami, poświęcony ofiarom zsyłek na Sybir i zbrodni katyńskiej. Na krzyżu znajdują się tabliczki z nazwami miejsc zesłania. Mijamy budynek bramny kościoła świętego Antoniego Padewskiego z 1855 roku. Skręcamy w ulicę Mariańską prowadzącą do drogi wojewódzkiej 674 Sokółka-Krynki. Do Krynek jest 26 km. Na rondzie symbol Polski walczącej, dłonie splecione drutem kolczastym. Pomnik upamiętnia obławę augustowską z lipca 1945 roku. Obława augustowska skierowana była przeciwko oddziałom Armii Krajowej i podziemia niepodległościowego. Dokonały jej oddziały Armii Radzieckiej, NKWD, Polskiego Urzędu Bezpieczeństwa i wydzielonych oddziałów Ludowego Wojska Polskiego. Według szacunków IPN-u zginęło około 2000 osób, 600 deportowano,
Nie wiadomo, gdzie pochowano zamordowanych. Dwa takie same pomniki znajdują się na rondach w Augustowie i w Suwałkach. Przejeżdżamy przez węzeł kolejowy i przemysłowo-usługową część Sokółki. Jedziemy teraz wzdłuż Zalewu Sokulskiego. Nad zalewem ustawiono w 2021 roku ławeczkę z figurą Antoniego Tyzenhauza, podskarbiego nadwornego litewskiego i starosty grodzieńskiego w latach 1765-1780. Za jego sprawą powstał m.in. plan przestrzenny przebudowy Sokółki. Antoni Tyzenhaus siedzi na ławeczce w historycznym stroju i trzyma w ręku mapę szlaku rowerowego Sokółka-Grodno. Żegnamy już Sokółkę i jedziemy do Kruszynian.